Witold Gombrowicz. Opętani. Młody człowieku, nie trzeba się tak wychylać przez okno. Widzi pan, tu jest tabliczka z napisem nie wychylać. Chciałem zobaczyć, czy stacja się nie zbliża. Jaka stacja? Dokąd pan jedzie? Tu niedaleko, do jednego majątku, gdzie zostałem zgodzony jako trener, trener tenisa. To może pan jedzie do Połyki Ochołowskich, co? Tak, właśnie. Oczywiście. No domyśliłem się od razu, gdyż panna Ochołowska to podobno zawołana tenisistka. O pannie Ochołowskiej czytałem w przeglądzie sportowym jako jednej z najlepiej zapowiadających się tenisistek młodego pokolenia. I długo pan zamierza zostać w Połyce? Nie wiem. Jak wypadnie. Mam wyreperować rakiety, odświeżyć kort i ćwiczyć z tą panną, bo podobno nie ma z kim grać. Ja też tam jadę. Do pensjonatu prowadzonego przez starszą panią Ochołowską. Pozwoli pan, że się przedstawię. Skoliński jestem. Czesław, profesor. A właściwie historyk sztuki. A ja Leszczuk. Marian Leszczuk. Trener klubu Zespół w Lublinie. Upewniam pana, że doskonale pan trafił, przyjmując tę posadę. Dwór w Połyce to raj, panie. Czasem doprawdy cieszę się, że ziemiaństwo bankrutuje i musi zakładać po dworach pensjonaty, bo nigdzie człowiek tak nie wypoczywa jak na wsi. Siedzę tam już ze 2 tygodnie, a teraz tylko na chwilę wpadłem do Warszawy i znowu wracam. Świetna miejscowość, panie. I nie nudzi się pan, siedząc na takim odludziu? Nudzić się? Gdzie tam? Lubię spacery, a w tych okolicach jest gdzie chodzić. No i atrakcji nie brakuje. Największa z nich to zamek w Mysłoczy, zamieszkały przez starego księcia Holszańskiego. Mysłocz leży kilka kilometrów od Połyki. Prawdziwy, stary zamek? No a jakże. 170 zrujnowanych pokoi, sal, sieni, czego tylko pan chcesz. Mówi się, że Łańcut jest najpiękniejszą rezydencją w Polsce, ale Łańcut to dziecko, smarkacz bez przeszłości. Prawda, że przepych, oranżerie, stajnie marmurowe i Bóg wie co, ale nie ma patyny. Mysłocz liczy sobie z 600 lat. 600 lat? No, a tak, to był jeszcze starożytny gród dawnych książąt holszańskich Dubrowieckich. Zamek ten miał swoje świetne karty w przeszłości, ale teraz kupa kamieni, odarta ze wszystkiego i tyle. Melancholijna siedziba wariata i gród dogasającego rodu. Od 100 lat mieszkają tam sami wariaci. Ten książę holszański to naprawdę wariat? Ludzie mówią. Ja tam go nie znam, bo nikogo na zamek nie pozwala wpuścić. Mieszka ze starym kamerdynerem i swoim sekretarzem, panem Cholawickim. A ten Cholawicki to narzeczony Maji Ochołowskiej, pańskiej przyszłej partnerki. A więc panna ma narzeczonego? A kiedy ślub? Nic mi o tym nie wiadomo. Pani Ochołowska jest bardzo dyskretną, powściągliwą osobą. Nie zadręcza gości swoimi rodzinnymi sprawami. Dużo ma tych gości w pensjonacie? Niewiele, bo to przecież dopiero początek sezonu. Gdy wyjeżdżałem, były 2 panie ze Lwowa. Jakaś urzędniczka i jej znajoma doktorowa. No, niech się pan zbiera, dojeżdżamy. Trzeba szybko wysiadać, bo pociąg ma tylko 2 minuty postoju. Tak. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wprost zatracili się w tej grze. Maja nareszcie w swoim żywiole marzyła, żeby mieć tu takiego partnera. A jacy oni do siebie podobni? Rzeczywiście zdumiewający. Co się stało? Dlaczego ona nie odebrała tej piłki? Przerwali grę? Dziękuję panu. Dosyć na dzisiaj. Jak to? Nie kończymy seta? Nie. Dlaczego państwo przerwali? Przecież to było niesłychanie emocjonujące. O, mam dosyć, żeby się przebrać. Maju. Chodźmy na obiad. Chodźmy. Ach, obiad.
Wyobrażam sobie, co to znów będą za delicje. Na wsi doprawdy umieją jeść. Tu się je od rana do wieczora. Może byś zostawił mnie samą. Jestem zmęczona i skończmy tę bezsensowną rozmowę. Nie odejdę, póki nie wyjaśnię. Ech, nie mam ci nic do wyjaśnienia. Jesteś śmieszny. Wiem, że jestem śmieszny. To nonsens, żebym musiał robić ci scenę o tego chłopaka. Pomyślę tylko ja, ty i trener. Co za tercet. Ale to się rzuca w oczy. Myślisz, że nie widziałem, jak się zaczerwieniłaś przy stole? Myślisz, że nie dostrzegłem, jak go obserwowałaś? Mówiono mi, że dziś na korcie zachowywałaś się jak wariatka. Zastanów się, co mówisz. Ubliżasz mi. Powinieneś mieć więcej szacunku. Ja? Dla ciebie? Tobie się zdaje, że ja nie wiem, dlaczego zaręczyłaś się ze mną? Ty sobie wykalkulowałaś, że warto być żoną Holawickiego, bo Holawicki lada dzień może zrobić majątek, a ty nie wyobrażasz sobie życia w biedzie. A nie zapominaj, że wiem, jakimi drogami chcesz dojść do majątku. Wiesz, a mimo to zaręczyłaś się ze mną. O, już ja wiem, jaka ty jesteś. Jaka? Jaka ja jestem? Jeśli mnie nie szanujesz, to po co się żenisz? Powiedzieć ci, jaka jesteś? Ty jesteś niby to wykwintna, a w gruncie rzeczy ordynarna. Jak osoba z półświatka. Ordynarna! Obrażasz się, że jestem zazdrosny o tego chłopaka. Z tobą można być zazdrosnym o każdego. Ty sama wiesz, dlaczego jestem zazdrosny. Ty wiesz, że gdybyś nie była tak do niego podobna, to mnie by przez myśl nie przeszło. Ja? Podobna do niego? Do niego? Nie udawaj, bo sama zdajesz sobie z tego sprawę. Dlatego mu się tak przyglądasz. Wy jesteście jak z jednej gliny ulepieni. Wszyscy to zauważyli. Przecież on ma twój uśmiech, twoje spojrzenie, twoje ruchy. To jest aż skandaliczne. Każdy to widzi. Sama też to widzisz. I dlatego jesteś wściekła. Wyjdź! Wyjdź stąd i możesz nie wracać. Dobrze. Wychodzę. Wracam na zamek. Już i tak zbyt długo zostawiłem księcia samego. Żegnam cię! Nonsens. Nonsens! Ja, Maja Ochołowska, podobna w sposób rzucający się w oczy do trenera. Nonsens. Młody człowieku, pomóż mi proszę wstać. Zaczepiłem o konar i spadłem z drzewa. Pan profesor? O, dziękuję. Po co pan właził na drzewo? Między innymi chciałem obejrzeć przez lornetę zamek. A pan skąd się tu wziął? Chodziłem po lesie i zabłądziłem. Proszę podać mi rękę. No. Już w porządku? Dziękuję, w porządku. Młody człowieku, przede wszystkim wiedz, że znam się na ludziach i dość mi spojrzeć na ciebie, żeby wiedzieć, z kim mam do czynienia. Charakter człowieka jest wypisany na jego kondycji cielesnej. No, oczywiście, jeśli ktoś umie czytać. Ty jesteś typem o wiele bardziej niebezpiecznym, niż się może na pozór wydawać. Uważaj, bo jeśli nie zdołasz opanować swoich namiętności, dostaniesz się na manowce. Zdaje się, że masz naturę gwałtowną, ale prawą. No więc jestem gotów przypuścić cię do pewnej tajemnicy, pod warunkiem oczywiście, że nie piśniesz nikomu ani słowa. Chciałbym się dostać do zamku i jeśli mi to ułatwisz, wynagrodzę cię. Po co pan chce tam iść? Mówiąc najkrócej, jeśli nie mylą mnie moje przeczucia, moje podejrzenia, wnioski, poszlaki, na jakie wpadłem przy pewnych badaniach, to ten zamek jest w środku kopalnią bezcennych skarbów. Skarbów? Skarbów kultury, oczywiście. Bezcenne płótna, rzeźby antyki. Bóg wie, co tam jeszcze zostało zgromadzone. Muszę to zobaczyć, muszę tego dotknąć, muszę się przekonać. To naprawdę nikt nie wie, co tam się w środku tego zamku znajduje? Od ponad 100 lat żadna osoba cywilizowana nie była wpuszczona za bramy zamku. Zawsze jacyś sekretarze odmawiali ludziom kompetentnym prawa wstępu pod pozorem, że książę stanowczo zabronił. I teraz ten Holawicki. Narzeczony panny Ochołowskiej. Poznałem go. Pan Holawicki, sekretarz, kuzyn, administrator, pełnomocnik, powiernik i zarządca dóbr. Typowy okaz wykwintnego ordynusa. Ordynus w skórze eleganta, brutalny gładysz.
A może tam w zamku nic nie ma? Może moje przypuszczenia są fałszywe? Muszę się tam dostać i sprawdzić. I tu jest mi właśnie potrzebna pańska pomoc. Trzeba, żebyś poszedł do zamku pod osłoną nocy i spenetrował dobrze, którędy można się tam dostać. Mam wrażenie, że od strony zachodniej mury są mocno nadwątlone, a miejscami w ruinie. Potem pójdziemy tam razem i jeżeli się uda, dokonam dyskretnej inspekcji tej rubieciarni. A jeśli nas złapią? Tchórz cię oblatuje. Nie, ale gdyby mnie złapali, skompromitowałbym się na amen, a wtedy... Zastanowię się, profesorze. Wiem, że mi nie odmówisz. Ja znam się na ludziach. Droga Maju, nie biorę pod uwagę twoich ostatnich słów. Kładę je na karb rozdrażnienia wywołanego moimi uwagami. Przyznaję zresztą, że i ja się uniosłem. Być może nawet moje podejrzenia były niesłuszne i krzywdzące. Jeżeli tak, to przepraszam. Jestem ostatnio bardzo zdenerwowany. Oczywiście ani na chwilę nie wierzę, byś mogła mnie porzucić. Zanadto ci zależy na mnie i zanadto nadajemy się dla siebie. Stosunek twój do mnie jest całkowicie egoistyczny, ale potrzebujesz mnie i ja potrzebuję ciebie i nawet wolę, że nasz układ oparty jest na wzajemnym zapotrzebowaniu, a nie sentymentach. To jest solidna baza. Ale nie o to idzie. Nie będę mógł przyjechać do Połyki w najbliższym czasie. Książę robi się coraz trudniejszy. Mam masę kłopotów na głowie. Nie chcę się więc denerwować nieporozumieniami między nami. Proszę cię więc, przyjdź do mnie na zamek. Będę czekał. Punkt o 9 wieczorem. Idź, rzecz jasna, nie główną bramą, ale przejściem, które znasz. I proszę cię, przyjdź koniecznie, bo jeżeli zaryzykowałem do ciebie list, a ty nie przyjdziesz, będę myślał, że naprawdę się obraziłaś i zerwałaś zaręczyny. A wówczas gotówbym się jeszcze bardziej zirytować. Oczekuję, Henryk. Out? Znowu out. O, zły serw. Nie odebrała piłki. Ha! Pomyśleć, że wczoraj grała z taką zapalczywością, a dziś... Prawda? Prawda, że fatalnie grają, moja pani? A panna Maja coś źle wygląda. Może chora? Oboje źle wyglądają. Chodźmy stąd. Nie ma na co patrzeć. Chodźmy. Chodźmy. Nie. Nie, nie, nie. To nie ma sensu. Dość, przerywamy grę. Żegnam. Chwileczkę! Chciałbym spytać, czy nie będziemy grali po południu? Nie. Proszę pani, ja mam prośbę. Cóż takiego? Ja bym chciał pojechać do Warszawy i pokazać swoją grę. To tylko dzisiaj tak na mnie wychodziło. Pani zna tam wszystkich w zarządzie. Może by pani dała mi list polecający albo co... Pani dziedziczka powiedziała mi wczoraj, że ja mam talent. A jakby pan miał talent, to co? No jak to co? No, w ten czas byłoby zupełnie inaczej, co? Teraz jest pan marnym trenerem, a mógłby pan zostać sławnym graczem. No i wtedy świat by się przed panem otworzył. Sława, pieniądze, kobiety, podróże, przyjemności. Tak? Tak właśnie pan myśli? Tak, no wtedy byłoby zupełnie inaczej. Dlaczego pan się śmieje? Pani też się śmieje. Mnie wolno. A panu? Pan sobie za dużo wyobraża. Talent? Pan gra zaledwie nieco lepiej niż przeciętnie. Niech pan sobie wybije z głowy sławę tenisisty. Wiedziałem, że przyjdziesz. Ani przez chwilę nie przypuszczałem, żebyś mogła na serio się ze mną pokłócić. Rozumiemy się, oboje jesteśmy trzeźwi, sprytni i odważni. I nie zawracajmy sobie głowy drobiazgami. Przyszłość przed nami. Czy aby nie spotkać rozczarowanie? Mówię o księciu. Przecież to człowiek niespełna rozumu. Testament zrobiony. Żadnych spadkobierców ani krewnych. Wszystko moje. Widzę, że piłeś koniak. Nalej i dla mnie kieliszeczek. Nie dziw się, że czasem piję. Gdybym nie pił, oszalałbym jak ten staruszek. Ty nie masz pojęcia, co to jest przebywać dniem i nocą w tym przeklętym miejscu i być zdanym na wszelkie jego kaprysy. Ale to już niedługo potem. Czyżby było aż tak źle? Franio! Cicho! Zdaje się, że woła. Franio!
Coś się dzieje. Ktoś jest w zamku, jakiś obcy. Franio! Franio! Muszę iść. Gdzie latarka? Nie, jest. Nie zostawiaj mnie tu samej. Muszę, zaraz wrócę. Nigdzie się stąd nie ruszam. Franio! Po co ja tu przyszłam? Demoniczna atmosfera tego zamku? Nie, to nie tylko to. Ja się boję Cholewickiego. Jakże inaczej wyglądał, gdy przyjeżdżał do Połyki. Rzeczywiście, żeby tu wytrzymać, trzeba mieć niesłychaną odporność. Nie bój się. To ja. Uspokoiłeś księcia? On kogoś widział. Ktoś był w zamku. Ktoś go zbudził. To musiał być młody człowiek. Książę ma taką manię. Marzy mu się jakiś Franio. Zresztą mam tu dowód, że ktoś był. Patrz, znalazłem scyzoryk. To scyzoryk Leszczuka. To? Widziałam, jak obierał nim wczoraj jabłko. O, w takim razie sprawa ma się jeszcze gorzej niż myślałem. A czy aby nie przesadzasz? Nic nie rozumiesz. Tu w zamku jest mnóstwo cennych przedmiotów, obrazów, mebli. Folwarki mysłowskie rzeczywiście są zrujnowane. Sam diabeł nic by z nich nie wydusił, ale w tych ruchomościach tkwią miliony według mnie. A dlaczego nic mi nigdy o tym nie mówiłeś? Nie mówiłem ci? Bo i po co? Ale teraz potrzebna mi będzie twoja pomoc. Czy zdajesz sobie sprawę, co znaczy dla mnie nocna wizyta tego chłopaka? Zwłaszcza gdy ten profesor siedzi u was? Profesor? Właśnie. Przecież to znawca sztuki. Czy myślisz, że on przyjechał do was od tak sobie? Nie, on prawdopodobnie coś zwęszył i przysłał na przeszpiegi Leszczuka. Musisz mi pomóc. Musisz się wywiedzieć, czy Leszczuk działał z inspiracji Skolińskiego. Rób jak chcesz, bylebyś się dowiedziała. Ten chłopak ci powie. Nie jesteś już zazdrosny? To są głupstwa. Przestań się droczyć. Nie jestem do tego usposobiony. A jeśli to istotnie profesor nasłał Leszczuka? Co wtedy? Trzeba będzie pochować wszystkie przedmioty, które można podejrzewać o większą wartość. Przede wszystkim obrazy i makaty. Ostatecznie szafa czy inny mebel może być lepszy czy gorszy, ale nie jest dziełem sztuki na wielką skalę. Na to się nie złakomi. Gdy profesor przekona się, że nie ma tu nic naprawdę cennego, sam da spokój. A więc zamierzasz go tu zaprosić? Trzeba go tu sprowadzić. I ty to zrobisz. Znowu woła. Muszę do niego iść, a ty wracaj do domu. Spotkamy się tu jutro o tej samej porze. Ale nie wiem, czy do jutra dowiem się czego. W każdym razie przyjdź. To okropna rzecz, że ja jestem tutaj jak w więzieniu. Grzegorzu! A co tam? Grzegorz pójdzie ze mną. Trzeba otworzyć tę starą kuchnię, a potem pozdejmować niektóre obrazy i przenieść je tam. Muszę pokazać obrazy jednemu panu. Bardzo zniszczone, trzeba je odświeżyć. A dlaczego mamy je nieść do starej kuchni? A dlaczego nie? Niech Grzegorz bierze klucze i idziemy. To te drzwi, prawda? Niech Grzegorz otwiera. Niech pan sam otworzy. Albo lepiej nie. Dlaczego? Tam straszy. Co też Grzegorz mówi? O! No cóż. Zwykła bielona izba, która rzeczywiście musiała kiedyś służyć za kuchnię. A jest tu jeszcze piec i komin z rusztem. Panie, niech pan nie wchodzi. Niech pan na spokój, to jest nieczyste miejsce. A cóż to może straszyć? Grzegorz widział? A niech mnie Bóg broni. Ale za mojej pamięci dwóch ludzi ze strachu marnie skończyło. Będzie 15 lat temu... Pan Rudziński, praktykant, też mówił, że się nie boi duchów i nocował tu umyślnie. A rankiem go znalazłem pod schodami. Siedział tylko
i się kiwał. Już więcej nie przemówił ani słowa. Zwariował ze szczętem. A drugi, syn kucharza, Wicuś, także zgłupiał ze szczętem, aż umarł potem z tej głupoty. Co za głupstwa. Może im się coś widziało. Zwidziało, nie zwidziało. Przecież tu są znaki dla każdego jawne. Każden może poznać od razu, że tu jest nieczysta siła. Widać przecie. Co takiego? Niech pan patrzy na ten stary, zakurzony ręcznik, co tam wisi. Jak on drży. Jak się rusza w imię ojca i syna. Głupstwo. To musi mieć swoją przyczynę. Może jakiś prąd powietrza. No, pewnie, że przyczyna jest, ale inna. No nie, że się Grzegorz uspokoi. Jeszcze nie było takiego zamku, który nie miałby swojego ducha. Ostatecznie możemy złożyć obrazy. Gdzie indziej. Chociaż tu byłoby najlepiej, bo szczurów nie ma. Pewnie, tu żaden szczur się nie pokaże. Mądrzejsze one od ludzi. No, to bierzmy się do roboty. Panie Marianie! Panie Marianie! Niech pan zaczeka. Ojej, będzie pan także trudno go dogonić. No, cóż to, poranny spacer? Chciałem trochę pobiegać. A ja chciałam panu coś oddać. No, proszę, pański scyzoryk. O, gdzie go pani znalazła? W zamku. W takim razie to nie mój. Niech pan nie udaje. Ja wiem, że pan był wczoraj w zamku. Niech się pan nie obawia. Nie powiem nikomu. Nie powie pani? Nie. Po co pan tam wczoraj chodził? No... Nie powiem nikomu. Skoliński pana tam wysłał? Właściwie tak. Powiedział, że tam mogą być wielkie skarby. Że on to wyczytał gdzieś w jakichś starych papierach. Wysłał mnie, żebym zobaczył, czy naprawdę tam coś jest. Ale widziałem tylko kilka pustych pokoi, a potem trafiłem do tego starca i uciekłem, gdy zaczął krzyczeć. A może pani wie, czy w zamku są skarby? A rozmawiał pan ze Skolińskim po powrocie? Jeszcze nie. Niech pan mu na razie nic nie mówi. Ja sama z nim porozmawiam. A może nawet go zaproszę, żeby się przekonał. Jak pani nie chce, mogę nie mówić. No, skoro tak dobrze się porozumieliśmy, to chodźmy na kort. Jestem pewna, że dzisiaj gra pójdzie nam doskonale. Grają. Z jaką rozkoszą. Zapominając o całym świecie. Z radością. Zadziwiające. Że też od razu na to nie wpadłem. Przecież oni są jak stworzeni dla siebie. No, dość spojrzeć. To nie jest podobieństwo, to jest zgodność. Jakaś wewnętrzna zgodność typów. Coś, co ich pcha ku sobie wbrew wszystkim względom. Trafili na siebie, dobrali się. Takie rzeczy zdarzają się rzadko, ale jeśli się zdarzą, są nie do zwalczenia. Ależ to awantura. Biedna starsza pani Ochołowska. Cały nasz plan na nic. Co się stało? Skoliński nie chciał przyjść? A przyszedł, oczywiście. Ale okazało się, że te najgorsze obrazy, które zostawiłeś na ścianach, to właśnie wspaniałe dzieła sztuki. Skoliński aż zawył z zachwytu. Wyciągnął lupę i wszystko ogląda dokładnie. Niemożliwe. No i co teraz zrobimy? Profesor w ogóle chyba coś podejrzewa. Bo bardzo był zdziwiony, gdy mu zaproponowałam wizytę w zamku. Zaraz tego człowieka trzeba koniecznie jakoś unieszkodliwić. A może... Co? Nic. Trzeba po prostu wejść z nim w porozumienie. Musimy zatrzymać go na zamku. A jeżeli już wie, co tu jest, niech przynajmniej skataloguje i oceni te rzeczy. A ja już jakoś sobie z nim poradzę. Henrysiu!
może znów woła. Muszę do niego iść, ale zaraz wrócę. Przyprowadź Skulińskiego i czekajcie na mnie. Książę mnie wołał. Henrysiu, coś się dzieje w zamku. Coś się dzieje. Co ma się dziać? Dzieje się coś z nerwami księcia i tyle. Ja mówię Henrysiowi, że na zamku coś się dzieje. Równowaga jest naruszona. Coś, gdzieś, ktoś, na pewno. Słyszał książę jakieś podejrzane szmery? Nic nie słyszałem, ale coś musi być. Coś się dołączyło. Do czego? Ach, kiedy Henryś niczego nie rozumie. O Boże, 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 co ja mam z Henrysiem? W niczym, znikąd, nigdzie nic, żadnej pomocy. Zrozumienia, pocieszenia, ukojenia, zapomnienia. Jeżeli książę będzie mi nudził, to ja wyprowadzę się z zamku. Niech Henryś mnie nie opuszcza. Ja sam tu nie zostanę. Nie zostanę za żadne skarby. Na zamku sam. Nie, nigdy w życiu. To jest niedobry zamek. Niech książę wypije to lekarstwo. Będzie książę spał jak dziecko. No, trzeba to wypić i spać. Dobrze. Dobrze, Henryś. Profesor Skuliński, witam wielkiego znawcę sztuki. Cieszę się, że zechciał pan nas tu odwiedzić. Ja się cieszę, że zechcieliście mnie państwo zaprosić na zamek. No przecież nie tak dawno odmówił pan, gdy... Chcę panu coś zaproponować. A co takiego? Jeżeli pan mi obieca zachować w dyskrecji całą sprawę, pozwolę panu zamieszkać w zamku przez kilka dni i rozejrzeć się w tych starociach. Pomoże mi pan skatalogować i oszacować te antyki. Miałbym tu zamieszkać? Tak będzie lepiej. Gdyby pan przychodził tu codziennie, książę mógłby pana dostrzec, a on nie znosi obcych osób w zamku. Damy panu pokój gdzieś na boku i nie trudno będzie się zakonspirować, póki nie ukończy pan roboty. Zresztą pokażę panu jeszcze inne obrazy, może cenniejsze niż tamte na ścianach, ale warunek dyskrecja. Zgoda. Obiecuję dyskrecję i zostaję. Dlaczego wielmożny pan nic nie je? Co? Śniadanie nie smakuje? Trzeba jeść. A może pan niezdrów? Panu się co przydarzyło może tej nocy? Gdybyście wiedzieli, co ja tej nocy przeżyłem,
to byście z miejsca osiwieli. Wiedziałem, że tak będzie. To pan sekretarz tak zarządził. Ja przygotowałem inny pokój, a pan sekretarz sam przeniósł posłanie pańskie do tej przeklętej kuchni. Panie, niech się pan ma na baczności. Pan sekretarz musi mieć jakieś swoje powody przeciwko panu, jeżeli tak urządził. Grzegorzu, uważajcie dobrze, co wam powiem. Tego, co widziałem w nocy, nie powiem nigdy nikomu aż do grobowej deski. Ale wiem już, że pan sekretarz ma złe zamiary względem księcia. Musimy księcia przed nim ratować. Tego wotra trzeba wyrzucić z zamku. Ja tam się nie wtrącę. Ja radzę, żeby Grzegorz się wtrącił. Niech Grzegorz zrozumie, że jeśli ktoś w pobliżu tego strasznego miejsca złe rzeczy knuje, to tak jakby ktoś ogień rozniecał koło beczki z prochem. A co? To tam naprawdę złe mieszka w imię ojca i syna. Nie, Grzegorz nie będzie zbyt ciekawy. Dawno Grzegorz na zamku przebywa? Będzie już z 50 lat. No, to Grzegorz wie niejedno. Niech mi Grzegorz powie, odkąd to w tej komnacie straszy i dlaczego. I dlaczego książę jest niezdrów na umyśle, bo to pewno jedno z drugim się łączy, co? Niech Grzegorz mówi, zanim się złe po całym zamku rozniesie. Powiem. Wszystko powiem, jak na świętej spowiedzi. Nigdy nikomu nie mówiłem, ale teraz powiem i niech mnie ręka boska ma w swojej opiece. Siadajcie, Grzegorzu, i mówcie wszystko od początku. No, mówcie, mówcie. Ano, wychowałem się na zamku od małego dziecka. Jeszcze za nieboszczyka księcia byłem chłopcem kredensowym, a teraźniejszy książę Aleksander razem ze mną wzrastał, bo myśmy prawie równego wieku. Ten czas nijakich strachów jeszcze nie było. One powstały dopiero później. Chce pan wiedzieć? Na mój rozum to te strachy są w związku z osobą lokajczyka Frania. To jest syna książęcego. To książę był żonaty? Żonaty był, ale żona umarła bezpotomnie, a syna miał z inną, taką jedną ze wsi. Chłopak chował się z matką, póki sierotą nie został. Wtedy książę przyjął go na służbę do kredensu. Skąd więc wiadomo, że to jego syn był, skoro go książę nie uznał? A o to właśnie poszło. Książę się do syna wstydził przyznać, choć chłopak w miarę jak rósł, coraz podobniejszy do niego się stawał. I tylko nocami książę do Frania zachodził, przy łóżku jego siadał, po głowie go głaskał i płakał gorzko. Którejś nocy Franek obudził się i prawdę odkrył. A potem mnie pokazał, abym uwierzył. I następnego dnia powiedział, no, teraz ja się z nim porachuję za wszystkie czasy, za moją poniewierkę. Po nocy, jak nikt nie widzi, to mnie kocha, a w dzień to się wstydzi. I odtąd się zaczęło, bo Franuś w imię ojca i syna zaczął siebie psuć na złość księciu. Stąd się diabeł na zamku wziął. Nie z czego innego. Jak to sam siebie psuł? Zły się zrobił. Umyślnie zły się zrobił. Z tej zawziętości, żeby się księciu pokazać, na jaki los go książę skazał. Takiej złości w nikim nie widziałem, jak żyje. Nie było takiej sromoty, żeby jej nie wypełnił. Jednego dnia przy kolacji książę zapytał mnie, czy nie wiem, co się z Frankiem dzieje, że tak źle wygląda. Nie chciałem już dłużej na swoje sumienie tego brać i powiedziałem księciu, o co ma chłopak żal do niego. Jezus Maria, książę się zaczerwienił naprzód, a potem zbladł, jak ta chusta, i kazał zaraz Franka wezwać na rozmowę. No i co zaszło podczas tej rozmowy? Ja tam nie... No, wiadomo, że Grzegorz podsłuchiwał, no lepiej szczerze powiedzieć. No, dobrze... Podczas tej rozmowy książę go za syna uznał. Na kolana przed nim upadł i prosił o przebaczenie. A on nic, tylko krzyczy, nie chcę! Mnie ta miłość spóźniona, niepotrzebna. Ja nie kocham, a nienawidzę. Ja siebie zabiję na złość. Niech mnie diabli wezmą za to, że się rodzony ojciec mnie wstydził. No, i się zaczęło. Raz za razem nożem chciał się przebić w kuchni. Przez okno wieży chciał skakać. O,
o ten mur przy bramie głowę chciał sobie rozbić. Szalony zupełnie, więc książę kazał go zamknąć w starej kuchni, bo drzwi tam są ciężkie, okute, a przez okno nie można wyskoczyć, bo za ciasno. I odtąd nowa zgroza się zaczęła. On się tam tłukł po tej kuchni, a książę pod drzwiami sterczał i mu perswadował. Godzinami przez te drzwi rozmawiali. Książę błagał, płakał, a Franio się śmiał i bluźnił w zapamiętaniu. Aż któregoś dnia zniknął bez śladu. Pytam się księcia, gdzie Franek, a on się uśmiecha i powiada: wyjechał, wysłałem go w podróż, żeby się trochę uspokoił. Niech Grzegorz się tym nie przejmuje. Wtedy zmiarkowałem, że oszalał na umyśle. Nie mogłem się dowiedzieć, co z nimi było. Ciała Franka nie odnalazłem, choć on przeszukał zamek od góry do dołu. To panu opowiedziałem całą prawdę, jak było. A nikomu więcej Grzegorz tego nie opowiadał? Żywa dusza nie wie. Pan sekretarz to może domyśla się, że gdzieś dzwonią, ale nie wie, w którym kościele. Więc profesor naprawdę znalazł w zamku jakieś skarby? Tak. On się zachwyca głównie obrazami, ale tam jest moc innych cennych przedmiotów. Na przykład srebro stołowe, pozłacane kubki, nożyczki z masą perłową. Jezu, wie pan, czasami łapię się na takiej chęćce, żeby coś zabrać stamtąd, sprzedać i mieć pieniądze. No, byłabym niezależna. Ja bym chciał prowadzić uczciwe życie. Doprawdy? A te pańskie marzenia o eleganckim świecie, podróżach, kobietach. Ja nie jestem taki, jak się pani zdaje. Ja wiem, jaki pan jest. A skąd pani wie? Pan zapomina, że jesteśmy do siebie bardzo podobni. Wszyscy to mówią. Ja wiem, jaki pan jest, bo wiem, jaka ja jestem. Ojej. Czy pan się źle czuje? Nie. Dlaczego? No, pan ma takie sine usta, no. Prawie czarne, jak wymalowane. Naprawdę? To już drugi raz. Wczoraj też mi się to zdarzyło. Nie wiem, z czego to być może. Lubię gryźć rozmaite rzeczy. Może z tego. Oj, niech pan patrzy, wiewiórka. Złapała się w jakieś sidła. Miota się jak oszalała. Uwolnię ją. Chciałabym dotknąć jej futerka. Zaraz ją pani przyniosę. Jedna. Proszę spojrzeć. Jaka przestraszona. Jest śliczna. Puszczę ją. A może zaniesiemy wiewiórkę do domu i zobaczymy, co zrobi w pokoju? Lepiej ją puścić. Ona się boi. Serce bije jej jako szalałe. A niech pan powie, czy zabiłby pan tę wiewiórkę, gdybym pana o to poprosiła? Po co? Tak sobie. No... Zabije ją pan? No! Zabić ją? Proszę bardzo! Zrobił pan to! Ona nie żyje! Stać! 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 Niech pani stoi! Stać! Powiedziałem! To pani jest taka... Taka? Pan jest taki! To mnie pan puści, słyszy pan! To pani jest taka! To pani ją zabiła! Pani nawet gryźć potrafi i zabić potrafi! To pan ją zabił! To pan jest taki! A więc to tak. To tak! Co się tu dzieje? A, Henryś. To nic, niech Henryś nie krzyczy. Porządki. Robimy z panem porządki. Tylko niech Henryś się nie denerwuje. Ten pan był na tyle uprzejmy, że zaoferował mi pomoc. Ty nigdy nie chciałeś.
A tu tyle śmieci. Tyle śmieci. Proszę stąd wyjść. Proszę zostać. Proszę zostać. A Henryś niech się nie gniewa. Prosiłem, żeby pan ukrywał się przed księciem. Mówiłem panu, że księcia denerwują obcy ludzie. Mówił pan coś takiego? A tak, 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 przypominam sobie. Niech pan natychmiast opuści zamek. Niech się pan wynosi. Wynosić się! Za pozwoleniem. Kto się ma wynosić? Odkądże to moi oficjaliści dysponują moim zamkiem? Ten pan jest moim gościem. Ja pana zapraszam i proszę bardzo, niech pan nie zwraca uwagi na żadne nietakty ze strony moich oficjalistów. Ja je ukrócę. Pan nie może mnie opuścić. Pan jest nieodzownie potrzebny do porządków. Ten zamek jest po brzegi wypełniony śmieciami. Ja się uduszę w tych śmieciach. Nie utonę w tych śmieciach. Mnie to szkodzi na zdrowie. Pan mnie musi ratować. Niech mnie pan ratuje. Niech mnie pan ratuje. Ratuje mnie. Ratuje. Ratuje. Mamo, nie miej do mnie żalu. Zabrałam ci trochę pieniędzy i nie wrócę do Połyki tak prędko. Proszę mnie nie szukać. Chcę być samodzielna. Muszę zacząć żyć innym życiem. Nie chcę, żeby ktokolwiek przyglądał mi się teraz i o mnie troszczył. Muszę jakiś czas żyć zupełnie między obcymi. O, bo... Cholewickiemu powiedz, że z nim zrywam. Innym opowiedz jakąś bajeczkę. Mamo, ja wiem, co dla ciebie znaczy mój wyjazd, ale musiałam. Chcę się przekonać, jaka naprawdę jestem. Muszę dowiedzieć się, jaką mam naturę. Boję się, że jestem gorsza niż myślałam. Całuję cię po 1000 razy i wiedz, że więcej było we mnie miłości dla ciebie niż myślisz. Tylko nie umiałam tego okazać. Maja. Mieszka. Mama! Mama w Warszawie. Jak mnie mama odnalazła? Och, ciotka Wiktoria napisała do mnie, że cię widziała na mieście. Informowałam się także w klubie tenisowym. Z początku myślałam, że pojechałaś do Lwowa. Oj, proszę. Niech mama się. Podobno jesteś sekretarką Maliniaka, jakiegoś bogatego przemysłowca. Tak, bardzo bogatego. Prezesowa Halimska wystarała mi się o tę posadę. Było wiele kandydatek, ale ja... Ale kim jest prezesowa Halimska? Prezesowa. Jest kobietą o szerokich znajomościach i czasami pośredniczy między ludźmi, którzy siebie wzajem potrzebują, z czego naturalnie czerpie duże korzyści, ale w granicach ściśle dozwolonych, gdyż to jest kobieta pod każdym względem bardzo przyzwoita. Czy aby na pewno? Mamo, uwierz, że naprawdę dobrze się stało. Wiem, że przysporzyłam ci niepokoju tą moją ucieczką. Ale od czasu do czasu takie radykalne cięcia są konieczne i wychodzą na zdrowie. No popatrz, pracuję, zarabiam na utrzymanie, to bardzo zdrowo. Poza tym poznałam przez te 3 tygodnie wielu ludzi, otarłam się o świat. Naprawdę ogromnie zyskałam. Zaczynam poważniej ujmować życie. Moje dziecko, powiedz mi, czy to prawda, co ludzie mówią, żeś ty się z nim zaręczyła? Czy on jest tu z tobą? Mama zanadto się przejmuje, co ludzie mówią. Zanadto? Więc ty uważasz, że wszystko w porządku, oczywiście. Tak? Oczywiście. Widuję Leszczuka czasami, opiekuję się nim trochę.
Chciałabym ułatwić mu realizację jego zamierzeń tenisowych, ale mama nie wyobraża sobie, jakie są intrygi i zawiści w tym świecie sportowym. O tych zaręczynach to bajki i plotki, ale to mi nie może zaszkodzić, bo przecież z Cholawickim zerwałam już na moment. Dziecko drogie, czy ty nie rozumiesz, że się kompromitujesz, że ludzie o tobie mówią? O, niedługo wrócę do Połyki i przestaną mówić. No, naprawdę, naprawdę niedługo wrócisz. Obiecuję. Dzień dobry, pani prezesowo. Jak się pani ma, drogie dziecko? Proszę siadać. Napije się pani kawy? Nie, dziękuję. Czy to prawda, że Maliniak wynajął willę w Konstancinie i wynosicie się z Warszawy? Tak, mam zamieszkać na jakiś czas z nim i jego siostrzenicą, margrabiną di Mildi. A dlaczego pani pyta? No, chyba mam prawo. Opiekuję się tobą już od dłuższego czasu. Mnie zawdzięczasz posadę u Maliniaka, a w przyszłości sądzę, także mogę ci być pomocna, więc w twoim położeniu nie dałabyś sobie beze mnie rady. Mówiła pani przez telefon, że ma do mnie jakąś sprawę. Ach, taki drobiazg. O co chodzi? Głupstwo. Zależałoby mi na tym, abyś, gdy już zamieszkasz z Maliniakiem, wyjęła z jego pugilaresu jeden papier. Pewien projekt w związku z rozbudową tych nowych zakładów przemysłowych. Ten szkic dostarczysz mi na parę godzin, a potem wsadzisz z powrotem do pugilaresu. Żywa dusza nie będzie wiedziała. A jeśli Maliniak się spostrzeże? Jakim sposobem? On kładzie ten pugilares pod poduszkę, a sen ma twardy. Będziemy miały całą noc. A więc? Namyślę się. Zgoda. Chętnie poczekam. Wiem, że nie jesteś niewdzięczna. Wiem, że nie jesteś niewdzięczna, powiedziała na koniec. Dlaczego mi pani to wszystko powiedziała? Bo myślałam, że we dwoje można by to załatwić dużo łatwiej. Zgoda? Pomogę pani. Możemy przystąpić do omówienia szczegółów. Jak to pan się tak szybko zgodził? Pan nie ma żadnych wątpliwości? No, skoro pani ich nie ma, a czy ja mógłbym również prosić panią o pomoc? Pan zapewne chce mnie prosić o poparcie w klubie tenisowym. No, gdyby mnie tam przyjęto na zawodnika, gdybym wygrał, to i nam byłoby łatwiej. Miałbym przynajmniej stanowisko lepsze niż pomocnik kelnera w barze europejskim. Zobaczymy. Wkrótce będzie mecz pokazowy w Skolimowie. Można by coś wykombinować. Namyślę się. Jeżeli raz publicznie udałoby się pobić wróbla, to już potem musieliby urządzić oficjalną rozgrywkę. Pokonam wróbla. Zobaczy pani. Najświeższe wiadomości! Sensacyjne wiadomości! Morderstwo w Konstancinie! Wielki przemysłowiec Maliniak nie żyje! Zagadka, jakiej nie było! Maliniak uduszony stryczkiem we własnym łóżku! Najświeższe wiadomości! Sensacyjne wiadomości! Najświeższe wiadomości! Wielki przemysłowiec Maliniak nie żyje! Maja, to ona udusiła Maliniaka. Szalona, błąkana, do gruntu zepsuta. Leszczuk, jak on mógł to zrobić? Po co? Dlaczego? Co za potwór? Ona mu założyła stryczek na szyję i ciągnęła sznur przez dziurę w ścianie. Widziałem, on konał. To musiał być on, nikt inny.
jeżeli on zabił, to ja mogłam zabić. Jeżeli on jest taki, to ja jestem taka. Najmocniej przepraszam, ale czy pani zdaje sobie sprawę, co pani robi? Co ja robię? Jeżeli tak dalej pójdzie, spruje pani sobie cały rękaw swój. O tak, rzeczywiście zamyśliłam się. I tak jakoś odruchowo dziękuję panu. Nazwisko moje Hinch. Hinch? Czy pan jest... Tak, ja właśnie jestem tym Hinchem, o którym pani myśli. Śmiało, chciała pani zapytać, czy jako jasnowic mogę pomóc pani w odszukaniu pewnego młodzieńca. Istotnie, szukam kogoś. W takim razie proponuję, abyśmy wysiedli na najbliższym przystanku i porozmawiali o tej sprawie w jakiejś spokojnej kawiarence. Mam trochę wolnego czasu, mogę spróbować pani pomóc. Ale proszę mi obiecać, że będzie pani ze mną szczera. Radzę, aby pani była ze mną szczera. A więc zabił i uciekł. Nie mogło być inaczej. Opowiedziała mi pani jedną z najdziwniejszych historii, jakie słyszałem. A najgorsze jest to, że jeśli on zabił, to ja mogłabym zabić. Mamy identyczne natury, ja to wiem. Tak, to jest psychologicznie zrozumiałe, bo jeżeli taka natura jak pani, żywiołowa, intensywna, agresywna, znajdzie sobie naturę pokrewną, wówczas ta żywiołowa energia doznaje pomnożenia. Ta energia jest sama w sobie bezcennym skarbem, ale jeżeli nie zostanie skierowana ku dobremu, wówczas przemienia się w niszczący żywioł. Tak, to by było jasne, gdyby nie przyplątały się jakieś inne czynniki. Powiedzieć pani szczerze? Mam wrażenie, że on jest opętany. Opętany? Czy pan wierzy w to? Wierzę, że człowiek może stworzyć w sobie warunki, w których zło ma do niego ułatwiony dostęp. Czy ma pani jakiś przedmiot, który do niego należał, który był z nim w bliskiej styczności? Nie. Tak. Mam jego ołówek. Pożyczył mi go przed paroma dniami, gdy rysowałam plan willi Maliniaka. O, proszę. Tu są ślady zębów. A tak. Jego posiadacz gryzł go często. Ma taki zwyczaj. To jest najdziwniejszy ołówek, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Tak. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek wziąłem do ręki. Czy pan wierzy, że są rzeczy złe i dobre? Dużo jest jeszcze na tym świecie tajemnic, zupełnie niepojętych dla umysłu ludzkiego. Wielu rzeczy nie wiemy, ale co jest dobre, a co złe, to wiemy od razu i na pewno. A wie pan, ja często miewam ostatnio taki sen. Tak. Jakiś ponury pokój, wąskie łóżko, tak. Białe ściany, tak. Żelazny wieszak, a na nim tak. Wzdymająca się płachta, czy też ścierka. A może zwierzę jakieś. Nie mogę dobrze rozróżnić. Coś tak wstrętnego i złego, że trudno aż o tym mówić. I my oboje w tym pokoju. Leszczuk i ja. Wydani jesteśmy na pastwę tej rzeczy. Sparaliżowani strachem. Czekam, aż się przybliży. Ojej. Zawsze budzę się z tego snu z rana potem. No, a ten ołówek, czy... Widzę go! Młody chłopak, ciemny blondyn, idzie szosą. Nie widzę kierunku. Słup kilometrowy 157. Jest na 157 kilometrze. Idzie. Nie idzie, tylko pisze. Coś pisze tym ołówkiem na ścianie. Ściana biała, gruba. Zaraz. Idzie szosą. Cóż to znaczy? Jemu zagraża niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo? On chce zrobić coś i w ogóle on jest albo szalony, albo... Już nic nie widzę. Tego chłopaka nie można tak zostawić. Musimy go odnaleźć. Ale jak?
A może on podąża do Połyki? Szosa lubelska łączy się z drogą do naszego majątku na 160 kilometrze. A więc nie ma chwili do stracenia. Jedziemy na dworzec. Pan? Ze mną? Naturalnie. I co? Był tu? Co powiedzieli w zajeździe? Owszem, nocował nawet w Koprzywiu, ale uciekł. Uciekł? Dlaczego? Między nim a chłopami ze wsi wybuchła awantura. Pobili go. To proszę jaśnie panienki. O co chodzi? Kim jesteście? Jestem Handrycz. I chciałem powiedzieć, że ten pan, co się wczoraj z ludźmi pobił, jest u mnie. U was? To znaczy gdzie? A w mojej chałupie. Ja mam kawałek gruntu pod lasem, za Niwczu. Ten pan śpi teraz, a kazałem moje, żeby pilnowała. A skąd wiecie, że ja tego pana szukam? A, niedaleczko mam do Połyki. To kiedyś widziałem jaśnie panienkę z tym panem i wiem, że on jest ze dworu. Odwdzięczę się wam. A jak ten pan trafił do naszego domu? A żeby nie ja, już by było po nim. Jak to? A, rankiem pojechałem do lasu połyckiego po chrust. I tam w zagajniku, między Zaniwczem a Dębinkami, go zobaczyłem. Patrzę, ja zdrętwiałem. On pasek od spodni zdejma i na gałąź zakłada. Od razu zmiarkowałem, co się święci. Ale jakiem kaszlął, to on zaraz przestał. Tylko patrzy na mnie, a potem zaraz leci. Uciekał? Ach, nie wiem, gdzie tam uciekał. Do mnie leciał. I zaraz się napierać zaczął. A jak do domu ze mną szedł, to cały czas się napierał. Aż go moja kobieta odegnać ode mnie musiała. Co to znaczy napierał się? Ale... Przesuwał się blisko, no, garnął się do mnie, no, ocierał się jak kocur. Las za mną, jakby go jaka tajemna siła ciągnęła. On chory, trzeba go zaraz zawieźć do Połyki. Pomożecie nam, w razie gdyby nie chciał iść, trzeba będzie go związać. A nie, nie trzeba wiązać. On sobie coś we mnie uwidział i pójdzie za mną jak ten pies. Ej, gdzie ja jestem? W Połyce zachorował pan. Co to ja wyprawiałem? A, chłopi mnie gonili, a ja... Pan jest doktor, tak? Niech mi pan powie prawdę. Czy ja zwariowałem? Nie jestem doktorem, ale niech pan posłucha uważnie. Pan jest opętany przez złego ducha. Czy pan mnie słyszy? Opętany? Tak, ale niech się pan nie poddaje. Walczymy o pana. To ja dlatego za tym chłopem leciałem? Co pana do niego ciągnęło? Nie wiem. Pan go znał kiedy? Nigdy. Niech mi pan powie, czy to pański ołówek? Nie, wcale nie mój. Niech pan mu się przyjrzy. Tu są ślady pańskich zębów. Ten ołówek? A, prawda. Znalazłem go. Był już wtedy pogryziony? Tak. A gdzie pan go znalazł? Na zamku. Byłem tam kiedyś i podniosłem go z podłogi w takiej białej izbie. To widać ta sama izba, co mi się już wiele razy śniła. A jak ten ołówek znalazł się w pańskich rękach? Panna Ocholowska mi go dała. To ona tu jest? Chciałby się pan z nią widzieć? Nie! Po tym, jak zabiła Maliniaka... Ona zabiła? Co pan wygaduje? Niech się pan zastanowi. Wiem dobrze, że to ona. Wszedłem do pokoju, kiedy go właśnie dusiła. Założyła mu stryczek na szyję, kiedy spał. Przesunęła koniec sznura przez szparę w ścianie do pokoju obok i stamtąd ciągnęła. Z początku nie mogłem zrozumieć, dopiero potem domyśliłem się, jak było. Ona miała pokój obok Maliniaka. A z drugiej strony pokoju Maliniaka znajdowała się Sionka. Panna Maja mówiła, że... To ona zabiła! Ona! Ona! Szanowny panie sędziu, z powodu niezwykle pilnych zajęć nie mogę niestety
osobiście skomunikować się z panem sędzią. Uważam jednak za swój obowiązek podzielić się pewną intuicją, która nawiedziła mnie w związku z zabójstwem Maliniaka. Jak mi wiadomo z prasy, dotychczasową tezą śledztwa jest, że morderca wszedł przez okno. Jednakowoż pozostaje niewyjaśnione, dlaczego użył stryczka, aby Maliniaka zadusić. Otóż radziłbym panom bardzo usilnie, abyście poddali ścisłym oględzinom ścianę między pokojem Maliniaka i sionką. Proszę przyjąć na chwilę hipotezę, nie zrażając się jej pozorną niedorzecznością, iż morderca założył stryczek na szyję śpiącemu Maliniakowi, przeciągnął go przez szparę w ścianie, a następnie przeszedł do sionki i stamtąd ciągnął za sznur. Potem odciął sznur tuż przy ścianie i wepchnął go do pokoju. Wiem doskonale, że powyższe przypuszczenie jest dość fantastyczne, ale jestem absolutnie przekonany, że tak musiało być. Prosiłbym o natychmiastowe powiadomienie mnie o wynikach badań, co ułatwiłoby mi moją pracę. Pozostaje z szacunkiem Hinch Jasnowic. Nareszcie, proszę. Oczekiwałem pana, profesorze. Przyszedłem najszybciej, jak mogłem. Tak. I po drodze panna Maja opowiedziała mi o wszystkim. Ach, niezmiernie się cieszę, że pan przybywa z pomocą. Moja odporność zmniejsza się z każdym dniem. Obawiam się, że z Cholawickim jest jeszcze gorzej. Ten człowiek zdradza objawy wyraźnego obłąkania. Czyżby aż tak źle z nim było? Wydaje mi się, że on coś knuje. Nie przyszedł dziś na obiad. Kazał powiedzieć, że jest chory. Już wkrótce zabierzemy się do tego pana bezpośrednio. A także do strachów w tej komnacie. Pan chce wypowiedzieć wojnę ręcznikowi? Oczywiście. Sądzę, że ten ruch ręcznika jest faktem najmniej zagadkowym. Każdy, kto brał udział w seansach spirytystycznych, wie o tym. Wie, iż jakieś niezbadane siły unoszą do góry przedmioty, przesuwają je, a nawet uderzają zebranych. Zjawiska te niekoniecznie muszą mieć charakter nadprzyrodzony. Zapewne działają tu niezbadane jeszcze siły naszej psychofizycznej konstytucji. Wyobraźmy sobie, że nieszczęsny Franio w przystępie fenomenalnego natężenia swoich sił żywotnych musiał udzielić temu ręcznikowi cząstki swojej energii. Ale Franio rozpętał te siły, które teraz działają w zasięgu trudnym do ustalenia. Część tego fluidu musiała na przykład przeniknąć ołówek i przenieść się na Leszczuka. Kilkakrotnie zsiniały mu podobno usta. Usta? Ja także doznałem raz czy dwa jakichś przypadłości z ustami. Czułem, że mi pulsują czy też falują, ale potem mi to przeszło. Tak, bo owa zła siła daje się zaszczepić tylko człowiekowi, który duchowo jest jej podatny. Dlatego, profesorze, choć przebywał pan tak długo w pobliżu komnaty, nie wyrządziła ona panu większej szkody. Pan opierał jej się duchem. Ale dlaczego Leszczuk się zaraził? Ponieważ splot fatalnych okoliczności kazał mu zwątpić w siebie i osłabił go. Najbardziej zastanawia mnie teraz, dlaczego Leszczuk tak się garnął do tego chłopa i dlaczego, trzymając ołówek, widziałem dwie osoby. Leszczuka, który szedł szosą, i tego drugiego, który pisał na ścianie. Czyżby to był ten Franio? Trzeba wybadać Handrycza. Chodźmy do niego zaraz. Nie wiem, czy powinienem na tak długo zostawiać księcia samego. Pojedziemy bryczką. Za godzinę będziemy z powrotem. Dobrze, chodźmy. Z tym chłopem jest coś niewyraźnego, nie sądzi pan, profesorze? Dziwna postać.
I ta jego żona, jakby się czegoś bała, wyraźnie nie pozwalała, abyśmy pytali o cokolwiek z przeszłości. No, proszę, niech pan zatrzyma tu bryczkę, wysiądę i wrócę na zamek. To blisko, a najwyższy czas wracać na posterunek. Ale kto to leci? Grzegorz? Chwała Bogu, że pan jest! Co się stało? Przy tym panu może Grzegorz mówić swobodnie. Nie, niedobrze jest. Niech ręka boska broni. Przyleciałem ostrzec, bo niedobrze. Ale co? Niech Grzegorz mówi po kolei. Więc najpierw to pan sekretarz całą poprzednią noc w starej kuchni siedział. Jezus Maria! W tej komnacie, gdzie straszy? Tak. Już przedtem zauważyłem, że z panem sekretarzem gorzej, tylko po zamku chodził i uśmiechał się. A w nocy zajrzałem do jego pokoju, to go nie było. Nad ranem też go nie było. I dopiero teraz, niedawno coś mnie tchnęło, żeby zobaczyć, jak tam w starej kuchni. Patrz, łóżko wygniecione, jakby kto na nim leżał. Poleciałem zaraz do sekretarza, to się roześmiał tylko, ale tak jakoś chyba oszalał ze szczętem. Przed wieczorem bryczką wyjechał, ale niedługo wrócił. O. Tylko, że nie sam, pannę Ochołowską przywiózł. Panna Maja jest na zamku? Jak on ją tam zwabił? No musimy zaraz coś robić, bo może być nieszczęście. Jedziemy! Zamknął bramę. Nie można dostać się do środka. Mogę poprowadzić podziemnym przejściem. Na pewno zabezpieczył się i z tamtej strony. Panowie przyszli z wizytą? Czy panna Maja jest w zamku? Zgadł pan. Pragnę się z nią rozmówić bezzwłocznie. To niemożliwe. Panna Maja bawi w tej chwili w starej kuchni. Postanowiła zbadać, co się tam dzieje i prosiła, aby jej nie przeszkadzano. Jak pan ją tam zwabił? Mam nadzieję, że komnata zemści się za mnie, a ja nie będę potrzebował maczać w tym rąk. Chcę się rozmówić z księciem. Książę śpi i zabronił wpuszczać do zamku kogokolwiek. Żegnam panów. To okropne. Ona tam sama. Byłem w tej komnacie, wiem co to jest. Ona tego nie wytrzyma. Ona jest w tej białej komnacie? Co pan tu robi? Niech pan wraca do Polyki. Nic tu po panu. Nie można jej tam przecież zostawić. Z nią będzie tak samo jak ze mną. Albo gorzej. Wy dostaniemy ją. Jak? On się mści. To z zazdrości. Jest tylko jedna rada. Niech on mnie tam zamknie zamiast niej. On ze mną też ma porachunki. On bardziej wolałby dostać mnie niż ją. Głupcze to szaleństwo. On ciebie zamknie, a jej nie puści. Ty nie wytrzymasz. Wytrzymam. Ja się nie boję. Jeżeli ona się odważyła, to i ja się odważę. Nie boję się ani jego, ani duchów. Mówię wam, że się nie boję, choćby sam diabeł. Nie boję się. I nic mi nie zrobi. Nic. Proszę pana. Panie Cholewicki. A co tam? Kto mówi? Niech pan wypuści pannę Maję, a ja pójdę do tej komnaty. Jak to? Zostanę u pana na jej miejsce. Ja też jestem ciekawy, co tam się dzieje. Zgoda? Jeśli pan się tak upiera, zgoda. Niech pan podejdzie do bramy. Sam? I niech pan nie próbuje żadnych sztuczek. Mam broń. Idę. Co się z nim stało? Jest jakby odmieniony. Doszedł do tej granicy, za którą człowiek gotów jest narazić się na wszystko. Zdobyć się na ostateczne ryzyko. Gotów jest wytrzymać nawet to, co jest nad siły. Masz tu gościa, Maju. Bawcie się dobrze. Kto tu? To ja. Leszczuk. Skąd? Jeżeli pani się odważyła, to i ja. Nie mogłem pozwolić, aby pani... Nie. Czy pani naprawdę chciała tu przyjść? Dlaczego? On przyjechał,
Powiedział, że już wie, że to coś, co się tu odbywa, dotyczy mnie i pana, że muszę iść, jeżeli chcę pana uratować, że od tego wszystko zależy, pana życie i więcej niż życie. Pani Majo. Cicho. Lepiej nic nie mówmy. Dlaczego? Przecież tu się nic nie dzieje. Jak to? Nie czuje pan, że to się rusza? Co? Ten ręcznik. Tam w kącie. Rusza się. Nic nie czuję. Ale jeśli pani chce, to ja wyrzucę przez okno tę ścierkę i tyle. Pan oszalał? Pan zapomniał, gdzie się znajdujemy? Nie mogę go namacać. Strasznie tu ciemno. A? Już mam. Na kołku wisi. Zwykły ręcznik, zawracanie głowy. No, won! Wyrzuciłem. Już po strachu. A jeśli ten Cholawicki się do nas przyplącze, to mu mordę zbije. Musimy tu posiedzieć do rana, a coś rozsadziło kuchenny piec. Ja tu już chyba kiedyś byłem. Andrycz. Andrycz. Uciekajcie tędy! Przez kuchnię! Tam jest przejście! Żywo! Frano przybył i przebaczył. Frano przybył i przebaczył. To i stara kuchnia. Teraz możemy odtworzyć sobie mniej więcej tragedię, która tu ongiś miała miejsce. A więc w tej fatalnej nocy książę siedział przy drzwiach, a Franio krzyczał. Ja ci przebaczę! Pociągnął przy tym palcem po gardle. Ten okrutny gest zobaczył książę przez szparę w drzwiach. A potem wmówił sobie, że był to gest przebaczenia. Potem nieszczęsny chłopak porwał ręcznik i wepchnął go sobie w usta. Książę zemdlał, a kiedy się ocknął, zobaczył Frania na podłodze. Szalony! Myśląc, że syn nie żyje, wsadził ciało chłopca do pieca, a ono zniknęło w czeluściach. Tak, na dnie pieca jest przebity otwór, rodzaj komina, który sięga aż do piwnic. Prawdopodobnie to jakaś niedokończona przeróbka. Książę nie wiedział, że komin ten łączy się z podziemnym przejściem, wychodzącym poza obręb zamku. Nie wiedział, że Franio nie udusił się, a tylko stracił przytomność. A Franio, wydostawszy się z zamku, stracił całkowicie pamięć wskutek szoku nerwowego. Dziwi mnie, że nikt z ludzi tutejszych nie rozpoznał w Handryczu Frania. Pytałem o to Handrycza. Opowiadał mi, jak ocknął się w Lublinie po paru tygodniach chory na tyfus. Zaopiekowali się nim ludzie. Utratę pamięci przypisywał chorobie. W Lublinie spotkał się ze swoją obecną żoną. Powrócili to dopiero po latach. Ona jedna domyślała się, że mąż ma coś wspólnego z legendą o Franiu. A więc co to właściwie straszyło? Nic. Tyle tylko, że ręcznik się ruszał, a ludzie wariowali pod wpływem strachu i wyobraźni. Jak zawsze, od początku świata. Ale ja też. No cóż, wyjdźmy z tych mroków na słoneczny dziedziniec, dobrze? A więc ostatecznie wygrał pan swoją partię, profesorze. Zamek zostanie przy księciu i Franiu, a ruchomości pójdą na emeryturę do muzeów. O tym pan marzył? Tak. A mam nadzieję, że książę wróci całkiem do zdrowia. On był jak ten jego zamek.
narastały w jego psychice warstwy jakby pajęczyn i kurzu. No, walnie się do tego przyczynił ten zbir Cholawicki. Jak pan sądzi, wygrzebie się? Z czego? Z postrzału? No, zapewne. Doktor twierdzi, że w ten sposób strzelają tylko dwa typy samobójców. Albo komedianci, albo tchórze. Wylizę się na pewno. Spójrz, profesorze. W zamku budzi się nowe życie. Grzegorz otwiera okna. Handryczowa pichci coś w kuchni. Franio już rządzi parobkami. Zły czar stracił swą moc. Rolę zatrutego jabłka odegrał... Ręcznik. Gdzieś on tu powinien jeszcze leżeć. A tu... To mamy naszego figlarza. Trzeba to spalić. O nie! Ten ręcznik wraz z ołówkiem zabiorę do Warszawy. Musimy zbadać, co to za energia nim miotała. Mam tu małą walizę. Tylko ostrożnie. Niech pan go weźmie patykiem. A wie pan, że ten ołówek jest atramentowy? Skoro czernienie ust Leszczuka od ołówka przypisuje pan temu, że ołówek był atramentowy, to może spróbuje mi pan wyjaśnić, dlaczego ten ręcznik się rusza. Sceptyk powiedziałby, zapewne przeciąg ruszał szmatą. Nie. I poszukałby szpary w ścianie tam, gdzie ręcznik wisiał. Zresztą mniejsza z tym. To by i tak nic nie wyjaśniło. Na próżno usiłujemy zrozumieć wszystko. Życie nasze toczy się w półmroku. Prawdopodobnie wiele zagadek moglibyśmy rozwiązać w sposób naturalny, ale zawsze pozostanie pewne minimum nierozwiązalne. I dlatego użyjemy patyka, a nie dłoni, by ulokować ręcznik w zamknięciu. I czy widział się pan z Mają? Jeszcze nie zdążyłem z nią pomówić. Jeszcze nie zdążyłem jej wyjaśnić, że nie czary, a ona była właściwą przyczyną szaleństwa Leszczuka. Mam też dla niej ważną wiadomość w sprawie Maliniaka. Otrzymałem telefon od sędziego śledczego. Wie pan, kto zabił? No. Markiza, jego siostrzenica. Siostrzenica. Odkryli szparę w ścianie, lecz wszystko wyjaśniło się ostatecznie, gdy sędziemu wpadł w ręce romans kryminalny w Sidlach Wampira. Okazuje się, że Markiza skopiowała dosłownie pomysł autora. Morderca zaklada stryczek za łóżko w ten sposób, iż wystarczy pociągnąć, by nasunął się na głowę śpiącego. Co za perfidia! I pomyśleć, że gdyby Leszczuk nie był przypadkowym świadkiem morderstwa, to żadna siła nie uratowałaby Mai przed fałszywym posądzeniem. Otóż i ona. Cóż tak panowie debatują nad tą brudną szmatą? Już się pani jej nie boi? Wcale. Przecież Marian wyrzucił ją przez okno i nic mu się nie stało. Brawo! Czy to znaczy, że ręcznik nie ma już na was żadnego wpływu? Najmniejszego. Mam dla pani wiadomość. Odkryto zabójcę Maliniaka. Nie jestem ciekawa. Jak to? Nie interesuje to panią? Nie. Wiem na pewno, że to nie on i nie ja. Widzi pan, my długi czas wątpiliśmy w siebie nawzajem, ale skoro już raz zaczęliśmy sobie ufać, to żadna, najdziksza nawet historia nie zarazi nas teraz zwątpieniem i żaden fluid nas się nie uczepi. Jesteśmy impregnowani. Chwała Bogu. Nareszcie zrozumieliście to. Na tym świecie pełnym niejasności i zagadek, mroków i mętów, dziwów i pomyłek jest tylko jedna nieomylna prawda. Prawda charakteru. Było to słuchowisko Opętani, według powieści Witolda Gombrowicza w adaptacji Bogumiły Przątki. Obsada: Maja Ochołowska, Ewa Gawryluk, Marian Leszczuk, Tomasz Stottinger, profesor Skoliński, Krzysztof Kumur, Henryk Cholawicki, Leszek Teleszyński, książę Krzysztof Chamiec, Grzegorz Stanisław Brudny,
Hincz, Juliusz Berger. W pozostałych rolach wystąpili Elżbieta Kijowska, Ewa Wawrzoń, Hanna Stankówna, Danuta Nagórna, Kazimierz Mazur i Cezary Kwieciński.